Cześć ciekawcy. Kapitan Ameryka to jeden z najbardziej kultowych superbohaterów i jak przystało na taką postać, ma też jedną z najbardziej kultowych broni. Jego tarcza jest bowiem jedyna w swoim rodzaju, a także kryje się za nią niezwykła historia. Jak to możliwe, że jest niemal niezniszczalna, a rzucona w dal wraca do rąk właściciela jak bumerang? W jaki sposób kapitan może spaść z wysokości kilku pięter i wylądować na tarczy bez zadrapania? Z czego wykonane jest to z pozoru proste narzędzie obronne i kto je stworzył? Dlaczego, gdy pojawiła się po raz pierwszy w komiksach, omal nie wywołała procesu sądowego i czy zawsze była tylko okrągłym dyskiem? Zostańcie z nami do końca, by poznać 10 najbardziej niezwykłych faktów o tarczy Kapitana Ameryki, ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o subie, kliknięciu powiadomień i o łapce w górę, a wtedy na pewno nie ominie Was żaden z naszych odcinków z efektem wow. 1. Tarcze są zazwyczaj kojarzone jako narzędzie do obrony i nie są używane do ataku. Zupełnie inaczej jest atrybutem Kapitana Ameryki, bowiem jego tarcza nie tylko blokuje ciosy i pociski, ale też można się nią posługiwać przeciwko napastnikom. Właściwie jest to jedyna broń, jaką posiada ten superbohater. Nieraz można ją było zobaczyć, jak lata w powietrzu niczym frisbee, eliminując złoczyńców. Choć ze względu na to, że zawsze wraca do rąk właściciela, prędzej ją można porównać do bumerangu. Ale jak to w ogóle możliwe, że tarcza zatacza w powietrzu koło, odbijając się od ścian i powalając przeciwników, na koniec tak ląduje w dłoni Kapitana Ameryki? Czyżby posiadał on w rękawie jakieś przyciągające ją urządzenie magnetyczne? Nic z tych rzeczy, po prostu bohater tak opanował używanie swojej broni, że w okamgnieniu potrafi ją rzucić pod odpowiednim kątem, tak by za każdym razem znalazła się z powrotem w jego dłoniach. Zatem cała tajemnica tkwi w odpowiednim treningu, ale też w refleksie Kapitana Ameryki. 2. O tym, że tarcza nieraz uratowała życie swego właściciela, wie chyba każdy, ponieważ chroniła jego ciało przed wszelkim rodzajem broni. Ale czy zauważyliście, że świetnie sprawdziła się także neutralizując upadek, nawet z bardzo dużej wysokości? W filmie Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz jest na przykład scena, w której bohater wyskakuje z lecącego samolotu, po czym ląduje na chodniku na swojej tarczy właściwie bez żadnego zadrapania. Jak to wytłumaczyć? Otóż w ten sposób, że tarcza została zaprojektowana tak, aby pochłaniać całą energię kinetyczną takich upadków, dzięki czemu kapitan może spokojnie lądować na niej i nie czuć się uderzenia nawet z najtwardszą powierzchnią. 3. Skoro wspomnieliśmy o projektowaniu tarczy, musimy powiedzieć, kto tak naprawdę stworzył tę niezwykłą broń i zaznaczamy, że zupełnie inaczej zostało to pokazane w komiksie, a w słynnych filmowych adaptacjach. Otóż według papierowej wersji przygód Kapitana Ameryki została ona odlana przez amerykańskiego metalurga, doktora Myrona McLeana. To jemu rząd Stanów Zjednoczonych zlecił stworzenie wyjątkowej substancji, która początkowo miała służyć do budowy czołgów używanych podczas II wojny światowej, a ostatecznie została wykorzystana do ukształtowania jedynej w swoim rodzaju broni, czyli właśnie tarczy. Z kolei według filmów za jej stworzeniem stał nikt inny jak Howard Stark, czyli ojciec Tony'ego Starka. To on miał uczynić z niej niezwykle wytrzymałą broń, ponieważ tarcza została wykonana z jedynego w swoim rodzaju metalu o niesamowitych właściwościach. 4. No właśnie, ale z czego tak właściwie wykonana jest tarcza? Co daje jej taką niezwykłą moc? Otóż cały sekret tkwi w tajemniczym i potężnym metalu o nazwie vibranium. Wspomniany wcześniej dr McLean eksperymentował nad jego użyciem i z powodzeniem udało mu się połączyć go ze stopem stali, tworząc w ten sposób jedyny w swoim rodzaju materiał. Niestety nigdy później nie był on zdublowany, ponieważ naukowiec nie potrafił swojego eksperymentu powtórzyć. Gdy starał się to zrobić, powstała zupełnie nowa substancja o nazwie adamantium, która z kolei została stopiona ze szkieletem Wolverina, tworząc jego metalowe szpony. 5. Teraz już wiecie, dlaczego tarcza kapitana jest tak unikalna, ale czy spodziewalibyście się, że ma ona również wiele wspólnego z Wakandą, czyli światem, który można było oglądać w filmie Czarna Pantera? Stąd bowiem pochodzi vibranium i z tego metalu stworzona była właściwie cała Wakanda. Rządowi Stanów Zjednoczonych udało się go odkryć wystarczająco dużo, tak aby na Ziemi zbudować jedyną w swoim rodzaju broń, która stała się atrybutem Kapitana Ameryki. 6. Tarcza wraca jak bumerang i może zneutralizować upadek, o tym już wiecie. Jednak posiada również inne niezwykłe właściwości. Na przykład odbija przedmioty, które w nią uderzą, ponieważ pochłania energię kinetyczną każdego uderzenia. Przetrwała nawet cios zadany przez młot Thora czy przez zbroję Ironmana, co można było zobaczyć w pierwszym filmie o Avengersach. Mimo że tarcza wykonana jest z metalu, nie działa na nią również wszelki magnetyzm, nawet ten stosowany przez słynnego mutanta Magneto. Co jest oczywiście spowodowane tym, że została zbudowana z potężnego vibranium. 7. Czy zatem broń Kapitana Ameryki jest niezniszczalna? Otóż niestety nie. To fakt, że jest ona jednym z najbardziej odpornych na uszkodzenia przedmiotów w uniwersum Marvela. Przeżyła konfrontację z niejednym potężnym przeciwnikiem, a nawet powstrzymała wystrzeloną prosto w nią rakietę, ale nie dała rady w starciu z Thanosem i Rękawicą Nieskończoności. Ten przeciwnik to tysiącletnia postać, która walczyła ze wszystkimi ze wszechświecie, zatem jego moc była tak ogromna, że potrafiła przełamać tarczę kapitana na pół. 8.
Tarcza nie zawsze była okrągłym dyskiem. Gdy po raz pierwszy pojawiła się w komiksach, miała bowiem trójkątny kształt. I wyobraźcie sobie, że to omal nie doprowadziło do procesu sądowego. Konkurencyjny wydawca komiksów uznał bowiem, że taki wygląd, a nawet cały kostium Kapitana Ameryki jest niezwykle podobny do stworzonego przez niego rok wcześniej superbohatera zwanego S.H.I.E.L.D. Zatem, aby uniknąć sporu, Marvel nadał tarczy okrągły kształt. Taki, który wszyscy znamy i lubimy. Choć warto wspomnieć, że z kolei w filmie Kapitan Ameryka Pierwsze Starcie na chwilę powrócił sentymentalnie do trójkątnej formy tarczy, co spowodowało spore zaskoczenie wśród fanów. 9. Tarcza nie zawsze była używana wyłącznie przez Kapitana Amerykę, czyli Steve'a Rogersa. Trafiła ona również w ręce Buckiego Barnesa, który zastąpił kapitana, gdy ten został uznany za zmarłego, a także była używana przez Sama Wilsona, czyli kolejnego wieloletniego przyjaciela Steve'a. Choć chyba najbardziej zaskakującym jej posiadaczem okazał się Superman, który jak wiecie nie należy nawet do uniwersum, z którego pochodzi Kapitan Ameryka, ale ten incydent był jednym z licznych momentów, gdy świat Marvela i DC Comics udało się połączyć. 10. Tarcza służyła nie tylko w walce, bowiem raz została użyta jako urna. W jednym z komiksów dowiadujemy się, że populacja Ziemi została zdziesiątkowana i pozostało na niej tylko dwóch bohaterów Marvela, czyli Hulk i jego przyjaciel Rick Jones. Ten ostatni, tak przy okazji, jest kolejną postacią z uniwersum, która używała tarczy Kapitana Ameryki. Zatem, gdy odszedł z tego świata, Hulk skremował jego ciało, następnie urnę przytwierdził do tarczy i rzucił nią tak daleko, jak tylko mógł. I tym faktem kończymy nasze zestawienie niezwykłych ciekawostek o najsłynniejszej tarczy na świecie. Dajcie znać, która z nich zaskoczyła Was najbardziej, a także nie zapomnijcie o subie i kciuku w górę oraz tym, że wracamy do Was z kolejnym odcinkiem już jutro. Zatem do usłyszenia, cześć!